Nazywam się Antoni Dąbrowski, przyjechałem z województwa zachodniopomorskiego, z miejscowości Dębno. Jestem członkiem Stowarzyszenia Kresy Wschodniej Dziedzictwo i Pamięć w Dębnie. Przyjechałem do Warszawy na obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, w związku z tym, ponieważ mieszkałem na terenach wschodnich w województwie stanowskim nad Dniestrem i w czasie ludobójstwa na tych terenach cudem uniknąłem śmierci. Gdy siedzieliśmy w chowanie w Gnoju, Ukraińcy szli. W nocy mama się bała, że płakała, że mogę wszystkich wydać. Przydusiła mi ręką usta, by mnie uspokoić, ten płacz dusić. Tak nie kontrolowała swoich czynów ze strachu, że po prostu mnie udusiła prawie, bo straciłem oddech. Po kilku chwilach zobaczył wspólnie mnie, odzyskałem oddech. To był jeden. W drugim przypadku, gdy siedzieliśmy w Gnoju, zacząłem płakać, mama mówi, że wydam wszystkich, musi ze mną iść i do izby, do domu. Tak jak wybrała śmierć, żeby ratować innych razem ze mną. Tylko bała się jednego, że strasznie torturują, że będą torturować. I będąc w domu, ja leżałem mało na ławie, wówczas płakałem. Przyszli Ukraińcy na podwórko, wszyscy czekają, szukają, ja nagle usypiam. Usnęłem. Podchodzą po drzwi, łapię za klamkę Ukrainiec, a jeden mówi, zostaw, tam też nie ma nikogo. Ja spałem do rana. Mama stwierdziła, że to był cud boski, bo jak mogłem nagle usnąć, raptownie usnąć i spać do rana. Gdybym krzyczał, to by mnie zamordowali mamy i mnie. Ale mama szła świadomie na tą śmierć, bo wiedziała, że uda się albo się nie uda, ale raczej wiedziała, że się nie uda. A później w 1945 roku przyjeżdżali nas do Dębna, zachodniopomorskie, gdzie mieszkałem obecnie. To muszę pani jeszcze powiedzieć, panie redaktor, że już miałem 4, 5, 6 lat, 7. Mama się w nocy zrywała z łóżka i krzyczała, bandery idą i uciekała. Ten dziadek z ojcem łapali mamę i zatrzymywali. A ja zrywałem się w nocy i płakałem, bo nie wiedziałem, o co chodzi. Byłem mały. Dopiero po czasie okazało się, że wszystko zrozumiałem, tylko mama tak się zrywała tej traumie. To trwało nawet chyba do drugiej, trzeciej klasy mojej szkoły powszechnej, bo w szkole na lekcji usypiałem. I nauczyciele mówili, dlaczego ja śpię, ja się wstydziłem, mówię dlaczego. Zawołali mamę i mama powiedziała, co się dzieje w domu w nocy, się zrywa. Po jakiś czas ze strachu krzyczy, ja się budzę i dlatego na lekcji usypiałem. Takie były momenty, lata, początek lat 50. A później założyliście państwo u siebie w Dębnie stowarzyszenie, prawda? Proszę panią, stowarzyszenie powstało w 2017 roku, to ja się zorganizowałem. To długi proces, no niedługi proces, robiłem wystawy, samodzielnie robiłem wszystko, odbijałem się od ściany do ściany, bo mocy prawnej nie miałem, dopiero podpowiedzieli stowarzyszenie, otworzyłem stowarzyszenie, 6 lat, które prężnie działa. A jak się nazywa? Stowarzyszenie Kresy Wschodniej Dziedzictwo i Pamięć w Szczecinie, oddział w Dębnie. Także bardzo prężnie, mamy piewce, kreśni prostowie Grzesiu Podwójny, który śpiewa pieśni, prawda, mój kresowy dom, msze niedokończone, prawda, pieśń o kapłanach, Ave Maria, prawda, na tej górze teraz śpiewa, prawda, ale muszę się pochwalić, że ja go odkryłem. Dlatego napisałem tekst do msze niedokończone, on jest kompozytor, skomponował i zaśpiewał, no i po prostu wyszło bardzo cudownie, także i teraz ja już w wieku prawie 80 lat to na zdrowiu podupadłem, więc on przejął pałeczkę po mnie, jako 42-letni młody człowiek i się bardzo cieszę, bo chodzi z jego mego województwa, jako potomek województwa stanisławskiego, jego dziadek, także sztafeta pokoleń następuje. I tak bardzo się z tego cieszę, no bo naprawdę. A ja wiem, że jest pan także pomysłodawcą tego właśnie emblematu, który ma pan w tej chwili przypięty, czyli kwiatu lnu. Proszę powiedzieć o tym, jak się zrodził ten pomysł, bo on teraz stał się odznaczeniem. Proszę panią, to się stało tak, że w 2020 roku IPN w 2013 roku ustalił kwiat lnu jako symbol pamięci narodowej. Ale to było jak było w konspiracji, nikt tego nie używał, nikt tego nic nie robił, więc ja 23 lata temu, w 20 roku sam zainicjowałem zrobienie tych kwiatów, w Dębnie rozpocząłem akcję przewracania, trochę chwyciło,
22 lata temu poszłem z apelem do tej Polski, to Polskie Stowarzyszenie i tak się rozkręciło. I znaczy ja nie jestem pomysłem, ja tylko jak to mówię, no... Rozpowszechnił pan ten pomysł. Tak, tak, ale ja wskrzesiłem ten kwiat, no, bo on jakby był w konspiracji, był w IPN-ie, ale nikt go nie przepinał, bo żółty żonkile, prawda, co roku, ale a IPN to ustalił, ale w konspiracji, więc ja to jakoś udało mi się w mocy boskiej, bo bardzo prosiłem, że tak bardzo chcę, żeby ten symbol nasz był tej pamięci narodowej. No i udało się i teraz rozpowszechniono zostało i się cieszę, no bo to nie moje, to nie dla mnie, to dla potomnych. I taką tę mszę niedokończoną pieśń, to napisałem taka ostatnia, przedostatnia zwrotka. Pamiętajcie to potomni, że nie wolno wam zapomnieć. Ludobójstwo na świat cały, pokolenia pamiętały. O kościołach tych spalonych, o tych mszach niedokończonych, o tych księżach katowanych, tak przez wszystkich zapomnianych. Głównym organizatorem dzisiejszego marszu. Andrzeju, powiedz, ile pracy i ile osób dzisiaj tutaj zebrałeś? Ile organizacji? Nie wiem, pracy dużo, ale pracy przyjemnej, bo służy pamięci, oni się na nas patrzą z góry. Natomiast ile ludzi się zebrało? No chyba więcej niż w zeszłym roku, a w zeszłym roku miało być parę tysięcy. Na pewno więcej. No to jak więcej, to no robota nie idzie na marne. Zamordowanych nie może pamięć zginąć, a wszystko do tego zmierza, że wszystkie siły zmierzają do tego, żeby zamieść to pod dywan, żeby o nich w żaden sposób nie pamiętać, a najlepiej zapomnieć. No. A powiedz, czy też uczestniczyliście w formułowaniu tego apelu do episkopatów Polski i Ukrainy, który odczytywał ksiądz Isakowicz-Zaleski? Nie. W apelu rodzin, o pamięć, o ekshumację, o msze święte. Co to ksiądz Isakowicz-Zaleski robi, to my to popieramy, ale nie popieramy stanowiska episkopatu jakiegoś pojednania. Nikt się nas powinien tutaj przyjść, jeden biskup, drugi biskup i się spytał, czy my chcemy pojednania, czy nie. A oni sami ponad naszymi głowami jakieś pojednanie sobie wymyślają. Ja chcę też decydować o tym, co Kościół robi w moim imieniu. A to jest samowola Kościoła. Powiedz, organizacje, które chciałbyś dzisiaj tutaj wymienić. Sercu twojemu bliskie, tu. Tu, które są? No przede wszystkim organizacje kresowe. Ruch skupiony i popierający ruch społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych. Ale jak widać są wszystkie. Na szczęście nie zobaczyłem żadnych barw partyjnych, ani żadnej propagandowej akcji partyjnej, bo my sobie tego nie życzymy. Też nie zauważyła. Proszę? Też nie zauważyła. No nie ma, ale ludzi za to jest dużo. O. Może dlatego właśnie. No tak, bo my jesteśmy jedynym marszem i już 12 raz organizujemy apolityczny. Jest to marsz apolityczny. A jednocześnie zebraliście bardzo wielu młodych ludzi, a nawet dzieci. No dzieci. Dzieci na Ukrainie hajlują, a nasze z kwiatkami idą czcić pamięć. Z czapeczkami, ubrani ładnie, umundurowani. To są nasze polskie dzieci. One tego w szkole nie mają. I jeżeli ktoś tam będzie mnie oglądał, to ja apeluję, że Polacy nie matoły. Wołyń do szkoły, bo Wołynia nie ma w szkole. My tych dzieci wychowujemy i jeżeli ktoś tam będzie oglądał, większym, no, większym, no...
takie rzeczy trzeba robić, bo te dzieci zapamiętają na całe życie, w czym brały udział. Chodzi nam przede wszystkim o prawdę dla pomordowanych, o pamięć dla pomordowanych, o odblokowanie ze strony ukraińskiej ekshumacji naszych zamordowanych polskich dzieci, kobiet i starców. Chcemy ich pochować i przede wszystkim o to nam chodzi. Nie chcemy, po prostu nie godzimy się na kłamstwa zarówno władzy, jak i episkopatu polskiego. Nasz głos polski jest zdecydowanie inny. Na kłamstwie nie można budować niczego. Nie można budować kłamliwego sojuszu polsko-ukraińskiego. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Nasi pomordowani leżą w dołach śmierci. Na ich kościach niczego dobrego nie zbudują. Tak, ja dzisiaj jestem w stroju sołtysowej. Tutaj kolega jest w stroju sołtysa. Idziemy jako ludzie, których Ukraińcy mordowali. Przebrani za ludzi, których Ukraińcy mordowali, żeby oddać im hołd. Do żywocie i dzięki Abwehrze i całej reszcie uwolnionej właśnie ze wschodu, którzy wyszli razem z panem generałem na wschód. Tego jest drogą bezbronne wsie, wymordowane z chęci zysku i niczego więcej. To sposób bezcielski. Pomódlmy się za pomordowanych na Wołyniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ucz nas na pokój.